Jaki sport uznać można za najbardziej męski? Na ten temat można by rozmawiać przez kolejne długie zimowe wieczory, a na pewno w zbiorze tych najbardziej męskich sportów pojawiłoby się rugby. Prawdziwi, dobrze zbudowani, silni mężczyźni, pracujący ciężko na treningach nad siłą mięśni oraz nad szybkością i zwinnością. Zarówno w wersji amatorskiej, jak i tej w pełni profesjonalnej, sport ten wymaga wielkiego ducha walki, zaangażowania i zwierzęcej wręcz siły. Ubiegłoroczne Mistrzostwa Świata w rugby, które odbywały się w Anglii, na żywo zobaczyło prawie 2,5 miliona widzów. Na całym świecie transmisje ze spotkań najlepszych na świecie rugbystów obejrzało około 5 miliardów telewidzów. W samej Anglii jest ponad 2000 zespołów klubowych rugby. W sumie na wyspach 2,5 miliona zawodników uprawia tę dyscyplinę. Na chwilę dołączył do nich zawodnik Red Bull Racing Daniel Ricciardo. W jego rodzinnym kraju, Australii, ten sport jest równie popularny, dlatego nic dziwnego, że przyjął wyzwanie. Pojawił się on na treningu obecnego wicemistrza Anglii zespołu Bath, ale nie po to, by pobiegać z jajowatą piłką, ale by powalczyć w młynie. Na szczęście dla Ricciardo nie będzie tego robił osobiście. Ten, w porównaniu do zawodników Bath Rugby, bardzo chudy mężczyzna, postawił na szali moc swojego rumaka, czy jak kto woli, czerwonego byka. Moc 800 koni mechanicznych przeciwko zwykłym śmiertelnikom, choć mówi się o nich, że są jak ze stali. Po ich stronie 900 kg. W składzie rugbystów zobaczyliśmy jednych z najlepszych w tej formacji na świecie zawodników. Między innymi Leroya Houstona, Henry'ego Thomasa i Davida Dentona. Komentując tę rywalizację, grający na pozycji prawego filaru Brytyjczyk Henry Thomas powiedział: "Nie co dzień masz okazję coś takiego zrobić. Uwielbiam testować swoje ograniczenia na największych arenach, ale niewielu graczy może powiedzieć, że zwarli się w młynie z samochodem Formuły 1. Daniel Ricciardo dodał: "Byłem podekscytowany tym wyzwaniem, bo to jest coś, czego stanowczo nigdy wcześniej nie doświadczyłem. Zobaczyć rugbystów zajmujących swoje pozycje przy opornicy naprzeciwko mnie było czymś wyjątkowym. Ale włączyła się w tym momencie również moja potrzeba konkurowania. Byłem niezwykle zdeterminowany, by ich pokonać." Kto wygrał? Wieść gminna niesie, że walczą do teraz. Rugbyści nie przepuścili byka i czekają, aż Danielowi Ricciardo skończy się paliwo. Mechanicy Red Bulla jednak byli przygotowani na taką opcję i tankują bolid w locie.